Położne towarzyszą kobietom w czasie ciąży i porodu. Są doświadczone, opiekują się i doradzają, jak zajmować się noworodkiem. 8 maja obchodziliśmy w Polsce Dzień Położnej. Pani Jolanta pracuje jako położna w Polickiej Medice. Swoją profesję wykonuje od 41 lat. Było to jej marzenie, choć nie do końca spełnione. Najbardziej w swojej pracy lubię patronaże u noworodków, te maleńkie, kochane dzieci. Wielkim moim marzeniem było pracować na sali porodowej, ale niestety los płata różne figle. Akurat jak dyplom zrobiłam, to troszeczkę popracowałam i również urodziłam synka i już później nie wróciłam. Kiedyś to lekarz ginekolog decydował we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem pacjentek. Dziś praca położnej wymaga większej samodzielności i odpowiedzialności. Wzrasta również prestiż zawodu. W ciągu 40 lat dużo się zmieniło. Dzisiaj na pewno jest więcej papierów do wypełniania, więcej papierologii. Mniej jest czasu na kontakt z pacjentem, chociaż mi to już zostało we krwi i moje pacjentki wiedzą, że jak idę i mnie na jakąś rozmowę naciągną, to nieraz bardzo długo to trwa. W dniu swego święta pani Jola najbardziej życzyłaby sobie zdrowia i siły do dalszej pracy oraz miłych pacjentek każdego dnia. Kiedyś obchodziło się Dzień Pracownika Służby Zdrowia, który w kwietniu był. I jak ja przyszłam do pracy, na przykład tutaj do tej przychodni, to był bardzo uroczyście obchodzony. Zakłady chemiczne bardzo dbały, był jakiś poczęstunek, jakieś tam nagrody, kwiaty. Dnia położnej się nie obchodziło. Ja nawet dość późno się dowiedziałam, że jest Dzień Położnej. 12 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a 14 maja Dzień Farmaceuty.